Po raz kolejny spotykamy się na poranku bibliotecznym. Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, skąd się biorą kolorowe buzie u dzieciaków. Zacznijmy od przepięknego, bardzo starego wierszyka pana Tuwima. Myślę, że wasze mamy, może i babcie go jeszcze znały. Słuchajcie, murzynek Bambo w Afryce mieszka. Czarną ma skórę ten nasz koleżka. Uczy się pilnie przez całe ranki ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. A gdy do domu ze szkoły wraca, psoci, figluje, to jego praca. Aż mama krzyczy, Bambo, łobuzie, a Bambo czarną nadyma buzie. Mama powiada, napij się mleka, a on na drzewo mamie ucieka. Mama powiada, chodź do kąpieli, a on się boi, że się wybieli. Lecz mama kocha swojego synka, bo dobry chłopak z tego murzynka. Szkoda, że Bambo czarny, wesoły, nie chodzi razem z nami do szkoły. Będziemy dzisiaj rozmawiać o rasach ludzkich, rasach, które żyją na świecie. Pierwszy podział na rasy ludzkie nastąpił bardzo dawno, bo w pierwszej połowie XVIII wieku. Wtedy tych ras było bardzo, bardzo wiele. Jeżeli nie kilkaset, to na pewno kilkadziesiąt. Na samym kontynencie afrykańskim było wyodrębnionych 16 ras. Był to podział, który wynikał ze względu na zamieszkanie tych ludzi, na sposób ubierania się, nawet na szerokość rozstawionych oczu. Dopiero na początku XIX wieku naukowcy, amerykańscy naukowcy wyodrębnili 3 rasy i do tej pory one obowiązują. Są to rasa czarna, biała i żółta. Ponieważ kolor skóry jest czynnikiem jakby najbardziej wyodrębniającym i zauważalną cechą ludzi, stąd są właśnie te 3 rasy. Ponieważ wszyscy jednak należą do tego samego gatunku, wszyscy należymy do Homo sapiens, czyli do człowieka rozumnego, więc tak na dobrą sprawę kolor skóry nie powinien mieć wpływu na to, kim jesteśmy, jak się zachowujemy, gdzie pracujemy, jakie mamy przyjaźnie. Bardzo pięknie opisana jest historia koloru skóry w książeczce, którą już dawno polecałam, Skąd się biorą dziury w serze. Posłuchajcie, bardzo króciutko. Bardzo ciemną skórę mają ludzie mieszkający wokół równika. Tam promieniowanie słoneczne jest bowiem najsilniejsze. Kiedy dawno, dawno temu ludzie zaczęli wędrówkę w kierunku północnym, ich skóra stawała się coraz jaśniejsza. I taka jest prawda. Naukowcy twierdzą, amerykańscy naukowcy twierdzą, że wszyscy ludzie na początku, odkąd powstał człowiek, byli czarni. Ponieważ zabrakło miejsca do życia na kontynencie, w którym się urodzili, przy równiku, zaczęli swoją wędrówkę na północ i na południe. Ponieważ warunki atmosferyczne zmieniały się, nie było aż tyle słońca, więc ta skóra przybierała jakby trochę inny wygląd. Myślę, że tajemnica skóry, koloru skóry, będzie odkrywana jeszcze przez wiele, wiele lat. Zresztą tak twierdzą naukowcy francuscy i angielscy, że do końca nie wiemy jeszcze, skąd się wziął taki różny kolor skóry. Teraz chcę wam chwileczkę troszeczkę opowiedzieć o skórze naszej, o skórze białej. My, wy, ja, mnóstwo moich znajomych, kolegów, waszych prawdopodobnie też, należy właśnie do skóry, do rasy białej. I ich ciało pokryte jest jasną skórą. Ta jasna skóra jest największym organem na człowieka i powierzchnia skóry, gdyby oskurować, brzydko mówiąc, człowieka i rozłożyć skórę na powierzchni, zajęłaby aż 2 metry kwadratowe. A waga skóry to jest od 4 do 4,5 kg. Tyle waży skóra u dorosłego człowieka. Oczywiście, że u młodszych troszeczkę mniej. Najgrubsza skóra znajduje się na stopie, na pięcie, i natomiast najcieńsza na naszych powiekach. Jest w związku z tym najbardziej narażona na uszkodzenia. Co minutę gubimy 30
tysięcy komórek naskórka. Komórka jest to rzecz, część organizmu, której nie widzimy, ale ponieważ gubimy tego co minutę 30 tysięcy, to 50% kurzu, który znajduje się w naszych domach, i nie tylko w domach, w miejscach pracy, w miejscach ogólnie dostępnych, w kawiarniach, w restauracjach, to jest właśnie naskórek, który jest złuszczany z naszej skóry. Ponieważ za barwę, jak już mówiłam wcześniej, naszej skóry odpowiada pigment, który nazywa się melaniną, co z greckiego znaczy ciemny lub brązowy, w zależności od tego, ile mamy tej melaniny, mamy taki kolor skóry. Skóra, to znaczy nie skóra, przepraszam, dzieci o ciemnej karnacji skóry mieszkają, tak jak już mówiłam, blisko równika, ponieważ tam słońce operuje bardzo mocno, więc tej melaniny jest bardzo dużo. I idąc na północ, słońce jest mniej, nie wiem, no mniej po prostu świeci, dlatego ta skóra i ten pigment ze skóry znika. Ponieważ wszyscy jesteśmy mimo wszystko ludźmi i wszyscy jesteśmy tacy sami, to nie zależy od tego, jaki mamy kolor skóry, wszyscy powinniśmy się cieszyć i radować, że żyjemy. A jeszcze chcę Wam na koniec powiedzieć, że jak rodzi się małe murzyńskie dziecko, to się rodzi białe. Oczywiście ono nie jest idealnie białe i nie ma takiej skóry jak dziecko, które się rodzi z białej mamy i białego taty, ale jest jasne. A swoją karnację i swój kolor skóry uzyskuje dopiero po 24 godzinach. Więc sobie wyobraźcie, że tak na dobrą sprawę to wszyscy jesteśmy biali. I tak samo dzieje się z rasą żółtą. Dziecko, które rodzi się z mamy i taty o rasie żółtej, też rodzi się białe. Dopiero w ciągu 24 godzin uzyskuje cechy, które są odpowiednie do miejsca, w którym żyje. Na dzisiaj, kochani, to by było wszystko o skórze. Chcę Was zaprosić na piątek, ale w piątek przeczytam Wam bajeczkę z tej książki, bajeczki Pani Tęczy. Krótkie, ale bardzo piękne, z bardzo mądrym morałem. Jak Wam się spodoba któryś z morałów, to oczywiście będziemy później mogli dyskutować. Natomiast na przyszły tydzień na spotkanie zapraszam w środę o 10 jak zwykle i będziemy rozmawiać o pszczołach. I wtedy dowiecie się, ile lat moglibyśmy przeżyć, gdyby wyginęły nam wszystkie pszczoły. Na dzisiaj bardzo Wam serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.